Sprawującym władzę nad zarządem getta Ghetto Verwaltung był Hans Biebow. Hans Biebow, pan życia i śmierci, urodzony 18 grudnia 1902 roku w Bremie. Niemiecki zbrodniarz wojenny, członek NSDAP i szef niemieckiej cywilnej administracji łódzkiego getta. Przed wojną handlarz kawą w Bremie. Osadzony i powieszony 23 czerwca 1947 roku w Łodzi. Chaim Mordechaj Rumkowski rządził gettem niepodzielnie. Skutecznie odsunął od władzy Bajrat. Z pomocą grona zaufanych ludzi Rumkowski powołał do życia ponad 100 resortów pracy, fabryk, warsztatów, wykonujących zamówienia dla Niemców oraz stworzył wydziały administracyjne, zatrudniające kilka tysięcy urzędników. Jak sam mawiał, zamienił getto w miasto pracy, którego każdy mieszkaniec w wieku od 10 do 60 lat podlegał obowiązkowi zatrudnienia. Przed wojną Rumkowski był społecznikiem. Działalności tej poświęcał swoje siły i czas. Był również jednym z założycieli żydowskiego sierocińca na przedmieściach Łodzi. Nie posiadał odpowiedniego wykształcenia. Powszechnie uważano go za osobę agresywną, apodyktyczną, arogancką i niecierpliwą. Jego zaletami była bystrość oraz stanowcze i energiczne dążenie do wyznaczonych celów. Października 1940 roku odbyło się posiedzenie władz niemieckich z zastępcą starosty powiatu łódzkiego Übelchora. Podczas narady dr Moser stwierdził: getto to coś bardzo niepożądanego, ale to zło konieczne. Żydzi żyjący na koszt narodu niemieckiego muszą dostać coś do jedzenia. Oczywiście nie wolno ich uważać za zwykłych obywateli. Z punktu widzenia gospodarki żywnościowej ilość i jakość jedzenia dla Żydów powinna być uregulowana w Ministerstwie Zaopatrywania Rzeszy. Nie wolno dopuścić do tego, żeby pozostała ludność cierpiała z powodu wyżywienia Żydów. Do getta powinny być dostarczane towary żywnościowe najgorszego gatunku z ogólnego obrotu gospodarczego. Pod koniec 1942 roku Hans Biebow ograniczył władzę Rumkowskiego w getcie, pozbawiając go wpływu na działalność Wydziału Zaopatrzenia.
Jego stanowisko zajął Dawid Gertler. Gertler był kierownikiem Wydziału Specjalnego jednostki policji w getcie, służącej Niemcom na zasadach tajnej policji wywiadowczej. Gertler był także żydowskim agentem Gestapo z dużym zakresem władzy. W świadectwie Izraela Aviroma, który był kilkunastoletnim chłopcem w trakcie pobytu w getcie, odnajdujemy taką opinię. Jeżeli Rumkowski ocalałby i ludzie ustawiliby się, żeby go ukamieniować, ja nie rzuciłbym pierwszego kamienia. Getto łódzkie przetrwało tak długo dzięki robotom przymusowym, które zwiększyło szanse na ocalenie. To nie jest drobiazg. W październiku 1941 roku zaczęto planować budowę pierwszego obozu przeznaczonego wyłącznie jako obóz śmierci. Pierwszy obóz został założony w pobliżu wioski Kulmhorn. Polska nazwa Chełmno w prowincji Waterland, 55 km na północny zachód od Łodzi. Mordowano tam ludzi z bliższej okolicy drogą duszenia ich gazem spalinowym w zamkniętych hermetycznie ciężarówkach, których rura wydechowa była skierowana do wewnątrz. Już w końcu 1942 roku Rumkowski wiedział o dalszym losie ludzi wywiezionych z getta. W przemówieniu publicznym 5 lutego 1940 roku powiedział: muszę zaprzeczyć swojemu poczuciu litości, żeby nie narażać całego getta. Getto nasze jest jak statek na burzliwym morzu. Żeby ocalić statek, trzeba pozbyć się części ładunku. Człowieku, wyjdź na ulicę, przypatrz się, napełnij nozdrza bezwiedną trwogą niemowląt skazanych na rzeźń. Bądź silny, nie płacz. Bądź silny, niech nie zadrży twe serce. Tak byś mógł jasno i logicznie opisać choć najdrobniejszą cząstkę tego, co się wydarzyło w getcie w pierwszych dniach września 1942 roku. Allgemeine Gesperre, całkowity zakaz opuszczania domów. W oficjalnej kronice getta napisano pod datą 14 września. Ten okres dni od 5 do 12 września 1942 roku zostanie na zawsze wyryty w pamięci tej części ludności getta, której szczęśliwie los przysłużył i przeżyją okres wojny. Jeden tydzień, 8 dni, które były jak wieczność. Dziś jeszcze trudno pojąć to, co się wydarzyło. Przez getto przeszła burza siły nieludzkiej, która zdmuchnęła z powierzchni ziemi około 15 tysięcy ludzi. Nikt nie wie dokładnie ilu. A życie jakby wróciło do zwykłego trybu. W
kolejnych dniach września członkowie służby porządkowej i oddziału specjalnego na podstawie imiennych list wyciągali z mieszkań ludzi przeznaczonych do deportacji, a następnie doprowadzono je na stację kolejową. Działalność żydowskich policjantów wywołała w getcie olbrzymie oburzenie. Liczba wysiedlonych w ciągu 8 dni wynosiła 15 682 osoby. W tym to były dzieci, osoby starsze, chorzy i inni. W ciągu roku 1942 70 675 Żydów z Łodzi deportowano i zamordowano w Chełmie. Było to 43,5% całej ludności getta łódzkiego. Władze niemieckie wtedy uznały jednak działalność służby porządkowej za nieskuteczną. 7 września do getta wkroczyły oddziały niemieckiej policji Gestapo. Przeprowadzona przez nich selekcja była jeszcze bardziej brutalna niż ta dokonywana przez żydowskich policjantów. Tak pisał Dawid Sierakowiak we swoich wspomnieniach. Jutro pierwszy dzień szkoły. Kto wie, co się stało w naszej kochanej szkole? Koledzy idą jutro tam zobaczyć, co się tam dzieje, podczas gdy ja mam zostać w domu. Zmuszają mnie rodzice. Mówią, że nie mogę narażać swojego życia. O kochana szkoło, przeklinam te dni, kiedy narzekałem na wstawanie wczesne i na egzaminy, żebym tylko mógł wrócić do nich. W maju 1940 roku działało w getcie 39 szkół, w których uczyło się 7366 uczniów. W lecie 1940 roku otwarto żłobki i przedszkola dla dzieci od lat 4 do 6. Po wielkiej szperze zlikwidowano szpitale, nie było szkół ani przedszkoli. To był jeden wielki obóz pracy. Najmniejsze racje żywnościowe dostawali ci, którzy nie pracowali. Tak więc oprócz jedzenia najważniejszą rzeczą w getcie była praca. Dawała kartki, pieniądze, ale przede wszystkim szansę na życie. W 1944 roku w getcie pracowało aż 70 tysięcy ludzi dla potrzeb Wehrmachtu. Było to 90% ludności przebywającej w tym czasie w getcie. A tak pisał
Abramek Cytryna. Czarna, żałobna kobieta, widmo piekielnych lat, chodzi po bruku getta i dźwiga piętno lat. Wlecze swe chude ciało, zgarbiona jak karzeł w pół, wciąż cierpień bolesnych za mało, choć żywot gorzki ją truł. Czy słońce, czy deszcz na ulicy, błądzi pokutna dusza, rozpacz zatyka w źrenicy, nikogo ból ten nie wzrusza, nie słyszy przechodzi niej skarg. A tak pisał dalej Abramek Cytryna w wierszu Pragnę żyć. Nie oplataj mi śmierci, pragnę żyć. Ciało me zamarło, lecz duch płonie, nie chcę i nie chcę tak młodo zginąć. Mogilnym zapachem od ciebie wionie, odejdź, luba władczyni, w swoje zaświaty. Mam dwoje oczu, rąk, nóg, maro natrętna, nie odchodzisz, gorzeją twoje jamy, jesteś okropna i przedziwnie smętna. Jak ja mieć będę 20 lat, zacznę oglądać nasz piękny świat. Usiądę w wielkim ptaku motorze, wzniosę się wszechświat w przestworze, popłynę, pofrunę świat piękny daleki, popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. Pisał Abramek Koplowicz, 13-latek w łódzkim getcie.
Chaim Rumkowski, czy więzień getta. Poniżany i bity przez niemiecki zarząd, jestem złym? Czy człowiek, który zrobił wszystko, aby łódzkie getto i życie jego mieszkańców trwało najdłużej ze wszystkich gett, jest tym złym? Czy człowiek, który dobrowolnie zgłosił się do ostatniego transportu do Auschwitz, bo nie chciał opuścić brata, a mógł się ratować, bo proponowano mu list żelazny, jest tym złym?